Blisko 600 zawodników wyruszyło na trasę maratonu Komandosa. Bieg, który odbył się w sobotę w Kokotku, jest uważany za jeden z najtrudniejszych w Polsce. Jakie wyzwanie stoi przed zawodnikami? Jak sama nazwa wskazuje, maraton, czyli pokonanie dystansu 402 km 200 metrów, a Komandosa, czyli pokonanie go na bojowo. Buty taktyczne, mundur i plecak obciążony przynajmniej 10 kg na całym dystansie. Bieg wygrał Piotr Szpigiel, który dotarł na metę po 3 godzinach, 12 minutach i 19 sekundach. Spośród pań z trasą tegorocznego maratonu Komandosa najszybciej poradziła sobie Patrycja Bereznowska. 42 km w mundurze i z 10-kilogramowym plecakiem pokonała w 3 godziny, 54 minuty i 35 sekund. Pierwszy maraton Komandosa odbył się 15 lat temu. Jaka jest różnica pomiędzy pierwszą a obecną edycją imprezy? Duża, zauważalna. Porównałbym ją do elektroniki, gdzie taki przeskok technologiczny jest ogromny. Pierwsze trzy maratony szczególnie, to było dosłownie nie tylko łzy, ale i ta krew. I była ona nie tylko w butach, ale i na plecach. Nie było to fantastyczne wyposażenie. Jak teraz mamy tyle udogodnień, to sami biegacze musieli sobie modyfikować te wyposażenie, ale i tak plecaki powodowały duże zniszczenia na plecach, a buty duże zniszczenia stóp. To była najczęstsza przyczyna nieukończenia wtedy maratonów. Teraz ze względów sprzętowych czy obuwia prawie się nie zdarza. Jako ciekawostkę podam, że ówczesny dowódca jednostki, pułkownik Jania, również ten maraton traktował jako przyglądanie się, obserwacja i wyciąganie wniosków z tego, jak uczestnicy do takiego długiego wysiłku i do wyposażenia się przygotowują. Obserwowaliśmy właśnie, jak modyfikują te plecaki, jakie najlepiej się sprawdzają, tak samo z obuwiem. Także te doświadczenia, które sami biegacze zbierali przez lata, teraz procentuje i zniszczeń organizmu jest o wiele mniej i nieukończenia maratonu z tego powodu prawie się nie zdarzają. Tegoroczna edycja maratonu Komandosa jest niezwykła, ponieważ gościły na niej gwiazdy polskich sportów biegowych. Dokładnie gwiazdy polskiego maratonu, bo to wszyscy są maratończykami i mistrzami świata, jak Wanda Panfil, mistrzami, medalistami Mistrzostw Europy. Najwięcej mamy mistrzów Polski, medalistów Mistrzostw Polski na różnych dystansach, ale przede wszystkim w maratonie. To jest dla nas wielki zaszczyt, honor, przyjemność gościć ich w Lublińcu. No, trzeba przyznać, z tego co wiemy, to jest to pierwszy w historii w Polsce taki zjazd sportowców, no tutaj stricte maratończyków. Do Lublińca przyjechało ponad 30 polskich maratończyków. Wśród nich byli między innymi Wanda Panfil, która była moją idolką, 2:24:18 w Bostonie. I to po drugie, a po pierwsze to mistrzyni świata w maratonie z Tokio. Kamila Gradus dwukrotnie wygrała w Nagoi, tam gdzie Wanda zdobyła właśnie Mistrzostwo Świata. Jan Huruk, który był drugi w Londynie, piąty na Olimpiadzie. Aż ciary przechodzą, taką historię polskiej lekkoatletyki widzieć w jednym miejscu. To jest coś niesamowitego i też jak z nimi rozmawiałem, to niektórzy się widzieli po 30 latach. Jak Zbyszek powiedział, to chyba jedyne spotkanie jak na razie w tak dużej grupie historii polskiej lekkoatletyki, polskich biegów średnich i długich.